W ramach think tanku HRE właśnie opublikowaliśmy pierwszy raport dotyczący wkładów własnych. Skupiamy się na problemie wymaganego wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania i wymogów, jakie nakłada KNF. Na dzień dzisiejszy 20% wkładu własnego jest potrzebne, aby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Nie każdego stać na zaciągnięcie takiego kredytu, dlatego też rekomendujemy, żeby na zakup pierwszego mieszkania ten wkład własny tak naprawdę nie obowiązywał dla rodzin, które kupują mieszkanie na cele mieszkaniowe jako pierwsze mieszkanie. Z punktu widzenia makroostrożnościowego też wiemy, że te kredyty są spłacane w pierwszej kolejności. Wiemy, że zawsze z budżetu pierwszego dnia jest spłacany kredyt i wszystkie wydatki związane z mieszkaniem, bo to po prostu jest bezpieczeństwo. Tak? Więc to bezpieczeństwo rodziny przekłada się na bezpieczeństwo takie makroostrożnościowe, jeżeli spojrzymy na skalę. Więc uważamy, że całkowita likwidacja tego wkładu własnego jest potrzebna, rozwinie ona rynek i spowoduje, że sektor będzie również bezpieczny.